A wiecie co, mimo co sobie zapiszę, żeby nie było. Żeby nie było przypału, więc ja tylko szybkie cięcie zrobię, już zaraz jestem. Pozdrawiam tutaj jedną osobę, Justyna, pozdrawiam ciebie, jeżeli będziesz to oglądała, bo przed chwilą do mnie zadzwoniłaś. I ja, że tak powiem, powiedziałem, że nagrywam, tak więc pozdrawiam. Dobra, lecimy z następnym poziomem, bez zbędnego przedłużania. Tam już widziałem na początku, że była to scena z filmu, jak prosiaczek sprzątał po wichurze, ponieważ już tutaj jesień się pojawiła, tak samo zresztą za naszymi oknami. Może nie jest ona aż tak kolorowa jak w tej gierce, ale jednak już mamy tutaj złociste liście, takie brązowe, więc... I say, Tigger, old chap, don't forget you can now gain extra height while leaping. Simply press the button continually to flap your arms. This will help you float a little longer. O, widzicie? Możemy teraz tak latać sobie. Dobrze. Fajnie, fajnie. Teraz będziemy musieli się tak rozpędzić. Tyk, 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 tyk. I subcio, jesteśmy na drugiej stronie. I spoko, złapaliśmy się. I mamy teraz puchatka, któremu latawiec utknął. Tam na liściach. Hello, Tigger. It's a very blustery day, isn't it? I wonder what's causing all this wind. Kubuś odleciał, to nieźle. I mamy tutaj według standardu 70 miotku. A my może zbierzemy więcej, zobaczymy. O, tutaj Hefalump jest. Okej, okay. Latający Hefalump. Kto by pomyślał? Nie no, pamiętam, że były latające Hefalumpy w tym, w Kubusiu Puchatku, więc to się zgadza. Jak najbardziej. Ale creepy to wygląda. Już kurde, jak ja byłem małym dzieckiem, to ja się bałem kurde Hefalumpów. A co dopiero teraz, jak jestem dorosły. Więc to jest i chyba jednak coś jest na rzeczy, że nie wszystkie postacie w Kubusiu Puchatku były jakieś takie super przyjazne dla dziecka wyglądowo. Niektóre to takie maszkary były, że no mogłyby odstraszać. Patrz, Hefalumpy. Dobra, lecimy kurde w dół. Lecimy w dół i w dół i w dół. Wow, co tu mamy? Tu mamy miodek. Dużo tego miodku ominąłem? My scarf blew away in the wind. Could you find it for me? O Jezu, jak to maleństwo. O Jezu, jak ono okropnie wygląda. Matko. Znaczy nie no. Dobra, nie będę tutaj narzekał, ale... Ale tak jakoś no dziwnie się tak spojrzało to maleństwo. Dobra, maleństwo coś zgubiło. To jest chyba właśnie to, co zostało zgubione przez nie. A więc już oddajemy. Już zwracamy. Thank you, Tigger. Tiggers really are the best at finding things. No to jest akurat zgodne z rzeczywistością, bo maleństwo bardzo lubi tygryska. I to był szalik, okej. Okay. Ja nie wiedziałem jak to, znaczy to trochę dziwnie wyglądało, ten cały szalik w ogóle dziwnie wyglądał, bo on trochę wyglądał jakby to był latający dywan, tak więc to trochę tak jakby maleństwo chciało sobie polatać na latającym dywanie, chociaż dobre, to mało ma wspólnego ze światem Kubusia Puchatka, więc może nie odklejajmy się od rzeczywistości, jak to mawia klasyk. Coś tutaj jest? Może jakiś garnuszek z miodem? Nie? Nie ma? Dziwne. Let's see how many honey pots you've collected thus far on this level.
Oh, my dear boy, you must collect more honeypots. Return to the forest and see if you can find some more. Aha, mam się wrócić i zbierać, jak to się mówi, garnuszki. Nie chce mi się, drogi Sowa, odpierdol się brzydko mówiąc ode mnie, bo ja staram się iść zawsze do przodu z gierką, ale niestety nie mogę przez to pójść dalej, bo Sowa sobie zażyczył 70 garnuszków. No tutaj mam wszystko ładnie zrobione, a on sobie tu kurde zażyczał nie wiadomo jaką kurde liczbę. No dobra, zrobię to już dla niego, niech mu będzie. No przy okazji tak wygląda właśnie czasówka w tej gierce. Ale ja nie chcę, restart level zrobię chyba. No tu nas jeszcze nie było. Nie byliśmy jeszcze w tej jaskini, widzicie? Mogłem pójść tu od razu, ale nie pomyślałem o tym. I kurde dostałem za swoje. Przez co Sowa dał mi kurde reprymendę życia. Dostałem lekcję życia od Sowy. A nie chcę od niego dostać żadnych lekcji życia, bo mi są one kompletnie niepotrzebne. Ja wiem, jak mam się zachować. Ja wiem, co mam robić, jak się zachowywać w danej sytuacji, więc Sowa... Z łaski swojej nie wpierdzielaj mi się w biznes. Dziękuję. Ale nie, no fajnie, fajnie. Tutaj zrobili tą taką tajną sekcję jaskiniową. Znaczy tajną. Można nazwać trochę to tajną. No bo nikt raczej by się na początku nie domyślił, że tutaj jest jakieś przejście. Patrząc na to, że na dole mieliśmy krzaki, które nas... no mogły nam zrobić małą, niemałą krzywdę. Tak to określę bardzo w mądry sposób, więc skoro już mam tutaj tą sekcję pokazaną, no to wracamy, nie? Widzimy się na samym końcu, jak Sowa zacznie podliczać punkty, a jak mi kurde tylko jeden garnuszek zabraknie, to ty Sowa będziesz miał, będziesz klepany między... Jeżeli mi zabraknie jednego garnuszka, to ty, Sowa, dostaniesz takie wciry dosłownie, że zwróci ci się wczorajszy obiad. O, nie żartuję. Co ty myślisz, Sowa, że ja taki żartownik jestem? To się mylisz. To się mylisz. Ale widzę, że już będę miał dużo, więc easy. No i wszystkie zdjęcia mamy zebrane. Mamy nawet 10 więcej tych miotków, więc no. Elegancja Francja. Let's see how many honeypots you've collected thus far on this level. I say, Tigger, good show. You have collected enough honeypots to help Pooh with his party. Let's go to the next level. No i ja myślę w tym momencie, że nie będziesz mi tutaj blokował innej drogi. Mamy następny poziom, ale ja sobie od razu zapiszę, żeby nie było, bo pamiętajmy, że to jest gra, która może się w każdej chwili skraszować. A ja nie mam zamiaru przychodzić wszystkiego od zera tylko dlatego, ponieważ gierka stwierdzi, że będzie miała jakieś humorki. Tak więc let's go, następny poziom. Widzę, że po loading screenie mamy tutaj Kubusia, który miał garnuszek z miodem i oczywiście pszczoły się nim zainteresowały. Standard, jeżeli chodzi o Kubusia Puchatka. Ładnie w ogóle się ta lokacja prezentuje. Taka fajna, kolorowa teraz. Miła dla oka. Miła dla oka, dla ucha. Dla ucha pod względem soundtracku. I ta rzeczka, kurde, jaka fajna. A, i przy okazji pszczoły... Aha, pszczoły będą moim tutaj przeciwnikiem, więc muszę uciekać jak najszybciej przed nimi. Zrozumiałe.
Ale ta rzeczka jest tutaj taka fajna, no kurde, nie mogę się jej oprzeć. I ten most, kurde, po którym teraz skaczemy. Ale tutaj już się nie zaczyna fajny poziom, bo jest taki, kurde, jesienny. Tigger, please! Oh no, I'm going to be late! Temu co, się jakaś schizofrenia odpaliła, czy co? Nie rozumiem. Ale dobra, nieważne, ten królik zawsze był dziwny w sumie w tym króliku Baksie, w Kubusiu Puchatku, więc... No, nie dziwi mnie wcale jego zachowanie w sumie. Zawsze był jakiś taki dziwnie podejrzany. O, i wrony tutaj są. No nieźle. Oh, dear, I lost my broom and the leaves won't leave me alone. Would you help me find it, please? Spoko, mogę to zrobić, prosiaczku. Ale najpierw pozwól. No serio. Na szczęście nie mamy już cutscenki z tym przygłupem, co spadł na dół. Tu nic nie ma? Serio? W ogóle... Co to jest? Po co jest takie przejście, skoro tutaj i tak niczego nie ma? Niech mi ktoś wytłumaczy. Bo ja nie rozumiem, a chciałbym zrozumieć. Wrona, uwaga na wronę. Dobra, prosiaczku, już tutaj idę ci szukać. Dobra. Jesteśmy po drugiej stronie, trochę zraszowałem. Nie będę tego ukrywał, ale myślę, że jesteście na tyle spostrzegawczy, że to zauważyliście. Weźcie się odpierdolcie ode mnie, serio. Co za... no masakra. Pszczoły nie dają spokoju. O, zebraliśmy wszystkie fotografie maleństwa. No nieźle, powiem szczerze, no nieźle. Dobrze, kurde, fajnie wpadłeś do tego bagna. No i teraz widzisz, pszczoły mają ciebie w dupie, ponieważ śmierdzisz. Dobra, mamy tutaj miotełkę naszego prosiaczka, jak wiecie... Prosiaczek bardzo lubi sprzątać, więc dostarczymy mu jego miotełkę. Nie ma problemu najmniejszego. Teraz trzeba się tylko wrócić do niego z powrotem i uważać na pszczoły. Chociaż pszczół nie będzie chyba teraz. Tak mi się wydaje. No, tak więc ze dwu. No i jest i prosiaczek. Hiya, Piglet! I found your broomstick for you! Oh my, thank you, Tigger. Wiecie co? Dialogi tych przyjaciół Tygryska brzmią trochę jak dialogi ze Spyro, kiedy ratujemy smoki. Mianowicie, dzięki za uwolnienie mnie. Dzięki za uwolnienie mnie. Wiecie o co chodzi, no nie? Jakby kurde, no. Moglibyście coś więcej powiedzieć, serio. No dobra, to wracamy teraz do normalnej części poziomu. Znaczy normalnej, mam bardziej na myśli do dalszej części. Aha. Let's see how many honeypots you've collected thus far on this level. Oh my dear boy, you must collect more honeypots. Return to the forest and see if you can find some more. Weź spierdalaj ode mnie, naprawdę. Już mnie zdenerwowałeś teraz, typie. Ja przeszukałem cały las i nie widziałem żadnych, powtarzam, żadnych garnuszków z miodem, więc się odpierdol ode mnie, ty. Co za kurde matą.
75 sobie zażyczył. Co za kurwa down. Dobra, jesteśmy tutaj z powrotem. Zobaczmy, gdzie ten przygłup skoczył. Bo tu ewidentnie coś jest na dole. To jest jakaś nora jego. No, oczywiście tutaj są miotki, więc rada na przyszłość, drogi Michale. Lepiej skacz za tymi postaciami, bo ty się robisz podśmiechujki z takiego królika, on ci w sumie pomógł zobaczyć, gdzie są te zaginione garnuszki z miodem, więc dobra, nie będę już robił sobie podśmiechujek. Żartowałem, będę nadal sobie robił, będę nadal się nabijał z królika, bo to jest śmieszna postać. Dobra, podliczaj te punkty, stary pierdzielu. Let's see how many honeypots you've collected thus far on this level. I say, Tigger, good show. You have collected enough honeypots to help Pooh with his party. Let's go to the next level. Zajebiście wciul. Udało się. Zarąbiście, fajnie, fajnie. Ja pierniczę, kurde, serio, trzeba będzie lecieć za tymi postaciami za każdym razem. No to już nam dużo poziomów nie zostało, chyba nam tylko z 3 poziomy zostały do końca tej gry, więc krótki let's play się zapowiada. Mamy 52 minuty w ogóle na liczniku. Taka ciekawostka. Zaraz 53 minuty. Dobra, co tu mamy za następny poziom? Tam widziałem Krzysia na początku i Kubusia, jak sobie maszerowali po lesie. Hello, I'm Tigger. That's T-I-double-G-R, and that's me. I know. What you doing there, Pooh Bear? Can I play? Can I, huh? Of course you can. Okej, i co? Co tu będzie się działo? Aha, będziemy... O co tu chodzi? Na czym to polega? To jest... Aha, że ja muszę chyba wcześniej rzucić tą wędką niż Kubuś, żeby punkt zdobyć. A, to na takiej zasadzie polega chyba. Dobra, to easy będzie. Chyba. No nie mówcie, że ja z Kubusiem przegram, bo to wstyd będzie. Nie no, kurde, nie przegram z Kubusiem, no. W takiej jeszcze konkurencji? Proszę was. To byłby wstyd na całego. Dobra. Easy. Chyba. Chyba easy. Tak mi się wydaje. Please. Please, 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 please. Szybko. Dobrze. Pięknie. Jezu, jakie to jest proste. To ma być walka z bossem? Dark Souls, poproszę takich bossów, serio. Dark Souls, poproszę takich bossów w swojej tam serii. Uważam, że tacy bossowie powinni się przydać. Bo jednak Dark Souls masz za trudnych bossów, nie ukrywajmy. Znaczy, przepraszam, Dark Souls, ty masz za łatwych bossów. Ucz się w ogóle od Kubusia Puchatka. Kubuś Puchatek ma takich turbo trudnych bossów. Naprawdę, serio. Cuphead zresztą ty też się możesz uczyć. Już widzę, że fani Dark Souls i Cupheada na mnie z widłami pójdą. Spokojnie, ja też jestem fanem Cupheada. Ja bardzo mało grałem w Dark Souls, więc to niestety trochę lipa, ale... Nic nie mam do nich, ok? Więc proszę na mnie z widłami, z pochodniami nie iść. Dziękuję. No i wygrana, elegancko. Jaką nową moc będziemy teraz mieli, albo umiejętność? That was fun. Did you know that you can bounce higher by using your tail?
Just hold the button down and release it when you want to bounce. Czyli będę mógł wyżej skakać, mam rozumieć. No, zostały nam te! Dwa poziomy jeszcze. Spoko. Kurde, fajna, przyjemna gierka. Szkoda, że taka krótka, no ale z drugiej strony... Cóż poradzić, no... Nie mieli pomysłu na dłuższą grę, to zrobili krótką, no proste, nie? Teraz jest la zima w stumilowym lesie. Jak to właśnie wygląda ta nowa umiejka? One can bounce higher by simply using one's tail to gain extra height. One simply holds their finger on the button to wind up the tail and releases it when one feels the time is right. Jak tu kontrolki w ogóle wyglądają? No i elegancko, doskoczyliśmy wyżej. W ogóle ten, cutscenka, która miała miejsce... Znaczy, która miała miejsce, bo... Cutscenka, która mogła mieć miejsce, a nie ma miejsca w tym let's playu jest... Była taka, że... maleństwo nie chciało w ogóle ubrać tego całego szalika, no nie? No i... Przyleciał tygrysek, no i powiedział tam chyba reprymendę, znaczy reprymendę, Boże, bardziej powiedział, żeby maleństwo słuchało się swojej matki, inaczej nie będą razem się bawić, coś takiego, chyba taka scena miała miejsce, o ile dobrze pamiętam, mogę się oczywiście mylić. No i żeby zrobić ten skok, to trzeba kontrol wcisnąć i potem spację, no nie? Tak więc tak tylko od razu mówię dla osób ciekawskich. O, nie planowałem tego robić, ale okej. Skoro już to zrobiłem, no to niech tak będzie. Więc jeszcze raz, kontrol. Ustawiamy się i zium, skok, dokładnie tak. No fajna to jest ta umiejętność, powiem wam szczerze. Na pewno będzie bardzo ułatwiała przejście gry. Chociaż... Czy ona się przyda na dłuższą metę? No może poza na ten poziom, to nie wiem w sumie. Może się na jeszcze jeden przyda poziom. Kurde! Zapomniałem, że tutaj trzeba też się schylać. No dawaj. Staj. I strzał. No tak więc, gdyby taka scenka się normalnie pojawiła, no to była, to właśnie byłaby taka scenka z tym, że maleństwo chciało się pobawić z tygryskiem, a mama powiedziała, że będzie się dopiero wtedy bawiło, kiedy ubierze szalik i się jakoś przygotuje, bo jest zima, jak sami zresztą widzicie. No ja, kiedy to nagrywam, to jest jeszcze jesień, bo jest październik. Splendid day to be about one's business, isn't it? I say, a turtle! I remember someone telling me once about the many times they leaped on the back of turtles when they needed to cross the frog pond. W ogóle piękny wodospad tutaj z jednej i z drugiej strony, powiem szczerze. Musimy oczywiście skakać po żółwiach. Tu mamy checkpointik. Spaść w... Mieliśmy spaść w dół, okej. Jesteśmy na dole. Aha, mieliśmy spaść w dół tylko po to, żeby znowu do góry się dostać. Nie rozumiem trochę, ale... Ja nie muszę wiele rzeczy najwidoczniej rozumieć. Ej, no ale ten garnuszek miodu to ja bym bardzo chciał zebrać. No mam zebrany, ale kosztem tego, że straciłem 3 życia. Na szczęście w tej gierce nie ma game overa, bo to jest zbyt prosta gierka, żeby tutaj nawet game over był. Widzicie? To jest tak prosta gierka, że nawet tutaj twórcy nie chcieli żadnych game overów dawać.
Bo po co to komu? Po co się tak denerwować? Dobra. Myślę, że tam do góry wypadałoby się dostać. O, właśnie tu w lewą stronę. Tam do góry dokładnie. Ale tam chyba nie można. O kurde, ale poleciałem. No. Hello, Tigger. You're looking for something, Pooh Bear? It seems I've lost my umbrella and I need it to hide from those bees. But if you happen to see my umbrella... musimy uratować. Boże, co ja mam z tym ratowaniem? Musimy znaleźć parasolkę Kubusia, ponieważ Kubuś zgubił gdzieś swoją parasolkę. Swoją kultową parasolkę zgubił. To tak jakby ten Tinky Winky zgubił swoją torebkę. Normalnie, kurde, rzecz, bez której no, nie może się ruszyć, nie może funkcjonować. Dlatego my idziemy na ratunek. Na ratunek parasolki Kubusia Puchatka. Nie wiem, sam nie mogę w to uwierzyć, że ja to mówię, nie? Sam w ogóle nie mogę uwierzyć w to, że ja nagrywam tę gierkę. Ale jest mega przyjemna. Zobaczymy, co tu jest. A, mamy sekrecik. Czemu by nie? Ole, fajna lokacja. Ej, fajna lokacja. Mega mi się graficznie podoba. O, przy okazji miodek. Jak już jesteśmy, to zbierzmy wszystko. Żeby potem sowa się nie pruł do nas. Kurde. Ten miodek najgorzej ostatni zdobyć. Dobra, zebrany. Teraz będziemy musieli zdobyć ładnie pozostałości. Sowa sobie życzy 80. Więc wypadałoby zebrać troszeczkę więcej, żeby nie było, że potem będzie się pruł do nas. Jak stare gacie. I found your umbrella. Oh, thank you, Tigger. Now I can get all of that yummy honey. Kubusiu, mam nadzieję, że jesteś zadowolony i nie gub więcej tej swojej umbreli, tej swojej, tego swojego parasola. Fajne w ogóle jest to, że te miotki nam się zapisują normalnie, że nie musimy ich na nowo zbierać, bo to by było trochę przesrane. Już Kubusia nie ma tutaj. Mnie właśnie ciekawi, co jest tam u góry. Tutaj, o. Oj. Dawaj, tygrys.